Witam się z Wami w kolejnym odcinku, dzisiaj nietypowo, ponieważ przychodzę z testem słodyczy na Halloween i przy okazji będzie test dla nas nowości ze sklepu Deals. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Czyli na początek zaczniemy od testu słodyczy halloweenowych, ale tak, tutaj lizaka nie będę, słuchajcie, testowała, ponieważ no są zjadliwe, od razu powiem, tutaj są stópki i była i rączka, chyba stópka została, a nie, kilka stópek jest, różne kolory, ale tutaj jest łapeczka, a tutaj mamy stópkę i one właściwie smakują tak samo, także tego akurat testu robiła nie będę. Tutaj mamy gumy, o ile, nie, to są cukierki, przepraszam, barwiące o smaku tropikalnym z gumą do rzucia i to akurat Wam pokażę. Każdy zapakowany jest w taki małe opakowanie, także tutaj akurat otworzę i przetestujemy. Prezentuje się to tak, ojejciu, zielona kulka i zobaczymy. Barwiące język, rzeczywiście, słuchajcie, one barwią i w środku mają gumę do rzucia. Guma, od razu mówię, nie jest rozpuszczalna i po przegryzieniu jest to lekko kwaskowate. Jeżeli miałabym to oceniać w skali 1 do 5, to taką czwóreczkę mocną dam. Kolejną rzeczą będą takie cukierki, figurki z czekolady mlecznej z cukrem strzelającym. I tutaj mamy różnego rodzaju, chyba w tle będziecie słyszeć koty, także z góry przepraszam, różnego rodzaju postacie, tutaj czarownica, tutaj mamy jakieś buźki i zobaczymy, czy rzeczywiście jest strzelające. Teraz otworzę. A, widzę, że się coś powtarza. Dobrze, weźmiemy taką czarownicę. W środku niestety mamy zwykłą czekoladkę, tylko na zewnątrz są rysunki i zobaczymy. W środku prezentuje się tak. Lunę słychać. I faktycznie, słuchajcie, jest strzelający cukierek. Kolejną rzeczą będą to śmiej żelki, mleko duszki, coś takiego. I tutaj mamy takiego pomarańczowego duszka. Część rzeczy również będą testowały dziewczyny, także będą trzy oceny przy niektórych. I tutaj zobaczymy. Żelki jak żelki mleczne, zaraz tutaj przeczytam jeszcze, żelki owocowe z odtłuszczonym mlekiem wzbogacone witaminami. Czy one takie wzbogacone, to nie wiem, ale ja mam, słuchajcie, czerwona, nie, brzoskwinia marakuja. Natalia ma wiśnie, a Kasia miała zielone, czyli jabłko. Mały konflikt był, jaki był smak, ponieważ ja mówiłam, że to była wiśnia, Natalia mówiła jagoda, ale bardziej chyba za wiśnią bym się skłaniała, chociaż nie będziemy się kłóciły. I w skali od 1 do 5 daję piąteczkę. A dziewczyny? Natalia 4, Kasi 5. Jak dla mnie fajne, fajne żelki. Kolejne będą również żelki szczęki. I zobaczymy, gdzieś miałam nożyczki. Zobaczymy. I prezentują się w ten sposób, w tą stronę. My już kiedyś je jadłyśmy, także dla nas nie jest to zaskoczenie smakowe. Jeszcze tylko przeczytam. Jeszcze żebym to widziała, gdzie tutaj jest. Coś żelki o smaku owocowym. Tylko tyle. Szczerze powiedziawszy,
w skali 1 do 5 daję taką trójkę, bo troszeczkę tak, powiedzmy, nie jest do końca dla mnie smak owocowy. Druga trójka i Kasi czwórka. Kolejna rzecz. Kolejną rzeczą to będą oczy. I tutaj mamy, już Wam mówię, żelki z nadzieniem o smaku owocowym, 10%. 10% jest tego nadzienia. Zobaczymy. Tutaj będę testowała tylko ja. Dziewczyny dostaną. I tak się prezentuje. Trzy były żółte i jedno chyba niebieskie. I zobaczymy. O Jezu, już mi wyskoczyło. Także taki żeluś. I zobaczymy, czy on w środku ma... ma faktycznie tu nadzienie jakieś owocowe. I szczerze powiedziawszy, sama pianka w sobie, ten żelek niezbyt, a ta zawartość taka dosyć kwaskowata, także jakbym miała oceniać, to też taka mocna trójeczka. Kolejne, tu mamy takie halloweenowe ciasteczka, ale tego akurat w tym momencie testowała nie będę, chyba że w międzyczasie jeszcze upieczemy i coś dogram, także zobaczymy. Tu mamy mieszankę do wypieku ciastek z glazurą i płatkami jaglanymi z substancją słodzącą. No zobaczymy. Kolejną rzeczą to są takie chrupki. Zaraz jeszcze zerknę, żeby się nie pomylić. Chrupki ziemniaczane o smaku śmietanowym. Coś takiego. Większość rzeczy była, właściwie chyba wszystko z tego było kupione w Lidlu. Tak, wszystko było z Lidla. Także... I to są takie pajęczynki. A, widzę i pajęczynki, i takie nietoperze? Chyba tak. Czy to są pająki? A nie wiem, nietoperki, pająki. Dziewczyny też testują. Czuć ten taki śmietankowy smak. Coś tak jakby fromaż? Coś na ten styl chyba one. Dla mnie taka trójeczka, Natalia 3, Kasi daje 5. Kolejne mamy szkieletory o smaku bajgla z serem. I są jeszcze takie czekoladowe. My akurat czekoladowych nie kupiłyśmy. Wcześniej słyszałam, to jak widzicie, są limitowane edycje. I wcześniej słyszałam, że właśnie te niby bajgiel z serem lepsze są, więc jakoś tak. Zresztą mamy sporo tych rzeczy. Także myślę, że nie będzie tak najgorzej, chyba że jeszcze coś dokupimy. Także testujemy teraz bajgla. Ja tutaj mam klatkę piersiową. Można sobie oczywiście skompletować całego takiego szkieletorka. Ja już teraz nie będę tego robiła. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak smakuje bajgiel, ale wiem jak smakuje ser. I tak 1 do 5, czwóreczka, ja czwóreczkę, Kasi 4, Natalia też 4. Tutaj mamy, słuchajcie, akurat już mam otwarte, chociaż druga paczka jeszcze powinna być, ale dobra, źle się przygotowałam. Mamy zwykłe monsterki solone, tego akurat testowała nie będę, bo wiem jak smakują, także... Takie duszki, zobaczcie, solone. Albo przetestuję. Dziewczyny, macie. Dla mnie piąteczka. I z halloweenowych rzeczy Kasi, Natalia 4, Kasi piąteczka. Ja sobie wypiję wodę. I teraz, słuchajcie, z halloweenowych rzeczy byłoby wszystko. Tak sobie pomyślałam, ponieważ już troszeczkę trwa ten filmik, nie chciałabym, żeby był za długi, więc to był taki test rzeczy halloweenowych, produktów halloweenowych, a test produktów z Dilca po prostu będzie w osobnym filmiku,
Także ja, kochani, a jeszcze mamy jedną rzecz tutaj, ale akurat dzisiaj tego nie będę otwierała, ponieważ mamy tylko jedno, bo już nigdzie nie mogłyśmy dostać. Tutaj mamy żelki w syropie cukrowym, coś takiego, taki móżdżek. Także nie będę go teraz otwierała. Mam nadzieję, że w niedzielę halloweenowo otworzymy i wtedy też dam Wam znać, jak one smakują, jak te żelki smakują. Także cóż, moi drodzy, ja będę się z Wami żegnała. Życzę oczywiście Wam wszystkiego dobrego, udanej zabawy halloweenowej, jeżeli ktoś świętuje. I cóż, my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.